Przedstawiam Państwu, którzy nie znacie pana Grzegorza Brauna, który z reżysera zmienił się w polityka, z niczego zorganizował całkiem pokaźny ruch, jak mówił nasz Norwid wielki, znacznie większy od Einsteina, powiedział, energia twórcza nie podlega prawu zachowania energii. Więc to jest model na robienie z niczego. A to Norwid przypomina również, że przyjechał pana Grzegorza ojciec, który się ukrywał w Stanach Zjednoczonych ostatnio i był właśnie słynny przede wszystkim jako reżyser spektaklu według Norwida. Teatrolog, reżyser, dla którego nie było miejsca w Polsce tej nowej jakby. No więc prosimy pozdrowić tatę w porządku. Jest to mocno starszy człowiek w moim wieku. Zapraszam, proszę poznać naszych wspaniałych słuchaczy. Kłaniam się Państwu, szczęść Boże. Dzień dobry. Zajmę miejsce siedzące, bo taka była sugestia operatora i na dodatek pozwolę sobie na przybranie nieoficjalnego kostiumu zaraz na początku. Lato. Pomyśleć, co będzie dalej. Lato. Zaczyna się bowiem lato i przychodzę podzielić się z Państwem moją diagnozą stanu rzeczy z początkiem lata 2016 roku i zacznę od wyrażenia przekonania, że to jest lato, to lato, które się zaczyna właśnie, silnie analogiczne do sezonu 38-39. To jest lato 39 być może przed nami. Ale przecież zasygnalizowałem temat tego spotkania, używając zagranicznych słów. Ten temat brzmi, zdaje się, strategiczne zarządzanie percepcją. Tak, bardzo zagraniczne. Długo się zastanawiałam, co to znaczy. Strategiczne zarządzanie percepcją. Otóż widzicie Państwo, wyraziłem na początek pogląd, że jesteśmy w przededniu wojny, bo to ta analogia oznacza, prawda? Lato 39. I będę sięgał po argumenty po to, żeby Państwa należycie nastraszyć i żebyście Państwo potraktowali z należytą powagą taką diagnozę. A tu strategiczne zarządzanie percepcją. Cóż to jest takiego? No to jest wojna dezinformacyjna. To jest wojna propagandowa we współczesnym świecie. Hipokryzja władz sięgnęła tak daleko, że wzdragają się one nazywać rzeczy po imieniu. Wojen nie nazywają wojnami, jak wiadomo, tylko operacjami pokojowymi. Państwa policyjnego i zamordyzmu nie nazywa się po imieniu. Władza nie jest nawet tak łaskawa, żeby ogłosić nam jakiś stan wojenny i wyjątkowy. Tylko wszyscy uczestniczymy w globalnej wojnie z terroryzmem i wszyscy jesteśmy zachęcani przez środki masowej dezinformacji do tego, żeby się integrować w tym wielkim froncie, który już teraz się nie nazywa antyfaszystowskim, tylko właśnie cywilizowani ludzie walczą z terroryzmem, z radykalizmem. To jest też nuta nowego etapu. Już walka z terroryzmem się poniekąd zużyła. Już za bardzo się ludzie osłuchali. To wiecie Państwo, jak w reklamie, prawda? Kiedy za dużo się rozwiesi plakatów z logo tej marki, która ma się lepiej sprzedawać, to ludzie wycinają
podświadomie z widma obserwowanego, notowanego przez świadomość, wycinają te kolory, te litery, te hasła. No więc hasło walki z terroryzmem międzynarodowym do pewnego stopnia się już zużyło i teraz wypływamy na szersze wody walki z radykalizmem w ogóle. To są nuty, które międzynarodowej orkiestrze na pudła rezonansowe podają wybitni zawiadowcy tego systemu. W grudniu ubiegłego roku kandydatka na kandydata na prezydenta Imperium Amerykańskiego, pani Hillarzyca Clintonowa, zwróciła uwagę, że niesensowne jest mówienie o radykalizmie islamskim, zagrożeniem jest radykalizm w ogóle. Każda religia jest źródłem radykalizmu, może być w szerokim świecie, mianowicie w Kanadzie, powstał ośrodek deradykalizacji, centrum deradykalizacyjne w Montrealu. Z początkiem tego roku bodajże premier Francji ogłosił, że Francja nie gorsza, tam również powstanie centrum deradykalizacyjne. Kiedy więc mowa o tym, że zagrażają nam radykałowie, to zwróćcie Państwo uwagę na to, że brak ściśle określonych kryteriów, które by nam pomagały wyróżniać taką kategorię. No i bójcie się Państwo tego, że i Wy możecie się znaleźć wśród radykałów, jeżeli na przykład będziecie się za bardzo upierać przy tym, że 2 i 2 jest 4, a nie 5,5 czy zielony wróbelek. Tak. Kto by się upierał zanadto przy tabliczce mnożenia, może okazać się zbyt radykalnym jak na wymagania tego systemu poprawności politycznej, który jest, o czym Państwo tutaj chyba aż do znudzenia i bez końca mówicie i wracacie do tego tematu, system poprawności politycznej jest ideologią, która w istocie tworzy pewną zastępczą quasi-religię współczesności. Zbawiony będzie nie ten, kto ma na uwadze 10 przykazań i wskazania ewangeliczne. Zbawiony będzie ten, kto sortuje śmieci, wierzy w globalne ocieplenie i nie wymawia pewnych zakazanych słów i nie porusza pewnych zakazanych tematów. Jest to powrót do barbarzyństwa, w którym religie, oczywiście generowały pewne rytuały, ale ośrodkiem tych rytuałów zawsze było jakieś tabu, prawda? Jakieś miejsce święte świętych zakazane, do którego profanom, nie szamanom, zwyczajnym poganom, barbarzyńcom nie wolno się było zbliżać. I tu widzimy, że nasza antycywilizacja wraca do tych korzeni. Z wszystkich przejawów, rytuałów religijnych w istocie, jeśli coś jeszcze zostało, to został kult zmarłych, ale i z tym jest słabo. W pobliskiej Republice Czeskiej są już takie miejsca, w których jak nie wieść gminna, tylko po prostu dane urzędowe nam mówią, nawet już i 30% nieboszczyków nie doczeka się pochówku. I to nie mówimy tu o jakimś katolickim pochówku, czy jakimkolwiek zrytualizowanym pogrzebaniu zwłok, czy też prochów ludzkich. Nawet i 30% nieboszczyków w miasteczkach na prowincji Republiki Czeskiej zostanie spopielonych na koszt urzędu, na koszt państwa,
przy czym urny nikt nie odbierze i po jakimś czasie zostanie ona w plastikowym worku na śmieci razem z kilkunastoma innymi, kilkudziesięcioma, ile tam się nazbiera, zostanie wrzucona, no, złożona do czegoś, co jest masowym grobem w teorii, ale w praktyce jest po prostu śmietnikiem. No bo miejsce, w którym leżą plastikowe worki, w których znalazły się jakieś odpady, jest śmietnikiem. To nie ekologiczne. Ha! Stanem się chowa ludzi w papierowych trumnach. No proszę, i do tego... Żeby przyroda szybciej zjadła. I do tego dojdziemy. I do tego dojdziemy. Zwracam uwagę na to i przytaczam tutaj taką koszmarną anegdotę, ale fakt. Zza granicy Rzeczypospolitej, bliskiej zagranicy, po to, żeby zwrócić Państwu uwagę, że ta wojna cywilizacyjna, kiedy mówimy wojna cywilizacyjna, no to to niektórzy, dla niektórych, zwłaszcza wytresowanych przez poprawność polityczną, to brzmi tak szumnie i dumnie, że właściwie czasem nie bardzo czujemy związek tej kwestii walki o jakąś cywilizację łacińską z naszym życiem. Otóż ten przykład z Czech pokazuje, że to są kwestie bardzo praktyczne. I możemy nie wchodzić na wysoki poziom metafizyki, możemy nawet nie zacząć się spierać o to, dlaczego Kościół rzymski katolicki jest jedynym, który przechował generator naszej cywilizacji. Możemy nie dojść do tego etapu, a już zobaczyć, już zaobserwować, że wiele jest w Polsce jeszcze do stracenia. Tak? Wiele jest do stracenia z takich, że tak powiem, małych uroków katolickiego polskiego życia. Nawet jeśli by się ktoś nie utożsamiał, jeśli by ktoś nie żywił sentymentów dla tego, co ja nazywam generatorem cywilizacji, no to niechaj ma na uwadze to, że to szybko się traci, te wszystkie pochodne. Bądź to z Czech właśnie dostaliśmy ten generator. Czesi byli posłańcami, byli przekazicielami tego generatora. No więc proszę, niczego nie ma się na zawsze. Nic nie jest tutaj gwarantowane. Ale otóż, skoro toczy się wojna cywilizacji, skoro takie rzeczy są stawką, jak to, czy będziemy się wzajemnie grzebać jak ludzi, czy jak psy, czy też w ogóle nawet psi pochówek się już nie będzie należał, skoro to jest stawką, skoro i tutaj w tej akademii dużo było mowy o tym, jak transformacje dokonywane środkami prawnymi, politycznymi, z użyciem perswazji propagandowej popychają nas w stronę takiej antycywilizacji, no to warto zobaczyć, że w tym sezonie 2015, 16, 17 mamy do czynienia z ogromnym przyspieszeniem. Po prostu. Prosta rzecz. Bardzo dużo się dzieje. I ja chciałbym Państwu teraz powiedzieć o tym, co zaobserwowałem, jakie zdarzenia, sekwencje zdarzeń mnie prowadzą do wniosku, że oto właśnie nadeszło lato 39. W tym sezonie bardzo popularne jest hasło wzmacniania wschodniej flanki NATO. I na polskiej scence, postperelowskiej scence politycznej, dość powszechny w tej sprawie jest konsensus. I Gazeta Wyborcza i Gazeta Polska nie dyskutują z tą mądrością etapu, a wręcz przeciwnie, propagują takie rozwiązanie. Nikt nie kwestionuje programu politycznego, który sprowadza się do postulatu, w tej chwili już skonkretyzowanego projektu, sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej wojsk obcych państw,
I to wskazywane jest na, jako remedium na wszystkie bolączki i problemy i niedostatki w dziedzinie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Polsce zagwarantować ma sprowadzenie na nasze terytorium wojsk obcych, mianowicie przede wszystkim amerykańskich, mianowicie przede wszystkim natowskich. Nie ma jeszcze jasności co do tego, jakby się to miało skonkretyzować, a liści już w ubiegłym sezonie została podana lista baz amerykańskich sprzętowych. To jest taka nowość. Wiecie Państwo, to wszystko się odbywa też w języku. Właśnie w języku można zaobserwować, jakie nowe słowa się pojawiają. Tak jak, powiedzmy, już dawno temu przestało się mówić o sprawiedliwości, ale więcej się zaczęło mówić o sprawiedliwości społecznej, tak i też na poziomie tej terminologii militarnej. Nie wojna, operacja pokojowa, nie baza wojenna, koszary, tylko baza sprzętowa. Otóż mówi się o tym, że Amerykanie mieliby tutaj zostawić dużo sprzętu, ale sami nie będą tutaj stale obecni, będą rotacyjnie obecni w różnych bazach na terytorium Europy Środkowej i to miałoby zwiększyć nasze bezpieczeństwo. No, problem w tym, że jeżeli to jest amerykańska baza sprzętowa, no to zachodzi pytanie o jurysdykcję. Kto miałby jurysdykcję? Komu wolno wejść za płot? Czy wolno polskiemu policjantowi, dajmy na to, wejść za płot i sprawdzić, co tam w trawie piszczy, co jest w baraku, co jest w skrzynce? Na to nie wygląda. Praktyka aktualna jest bowiem taka, że nie tylko na terenach wyznaczonych przez wojsko, koszarowych, poligonowych, ale także i w przestrzeni publicznej, która do tej pory zdawało się, że podlega jurysdykcji polskiej, mamy do czynienia z faktyczną eksterytorialnością. Na lotniskach, na lotnisku Warszawa-Okęcie, zdarzały się wielogodzinne okresy wyłączenia części infrastruktury z ruchu spod polskiej jurysdykcji. Tam się pojawiały służby innych państw, mianowicie państwa położonego w Palestynie i na jakiś czas dostępność infrastruktury lotniskowej była zawieszona. Nie tylko dla cywilów, ale także dla służb polskich. No, przyjazdy głów państw, to już jest traktowane jako zupełna oczywistość, że kiedy przylatują prezydenci czy nawet sekretarze stanu amerykańscy, to polska policja, bezpieka, kontrola graniczna na jakiś moment musi zniknąć, musi się usunąć, dlatego że to służby amerykańskie przejmują stery. Na lotnisku Balice pod Krakowem przechodzą takie frachty, nad których zawartością nie panuje, już miały miejsce takie sytuacje, nie panuje żaden polski minister, żaden szef służby. Po prostu coś przylatuje, coś odlatuje, nie ma polskiej kontroli celnej, nie ma polskiej straży granicznej. I to jest już, to są już fakty. To nie są obawy o przyszłość, tylko to są zjawiska, które zachodzą. W najbliższych tygodniach mają się na terytorium Rzeczypospolitej rozpocząć największe manewry wojenne od czasów Układu Warszawskiego, od czasu, kiedy Układ Warszawski został zdemontowany. Od 7 do 17 czerwca trwać mają manewry Anaconda z udziałem kilkunastu tysięcy żołnierzy amerykańskich i więcej niż drugie tyle żołnierzy polskich oraz żołnierzy innych państw NATO. Wiadomo, że Hiszpanie na przykład do Polski przybywają. A Portugalczycy? O Portugalczykach nie słyszałem. W ostatnich dniach nastąpił wyładunek dużej ilości sprzętu amerykańskiego, hiszpańskiego. Przez port w Szczecinie to idzie. I jeszcze jakieś frachty następne przybywają. Z
Skąd potrzeba wzmacniania wschodniej flanki NATO i skąd potrzeba manifestacji wojennych, takich jak manewry Anakonda? No, wskazuje się na zagrożenie rosyjskie. I to też jest hasło, to się sfrazeologizowało, prawda? Rosja zagraża. Putin, Hitler naszych czasów. No, kłopot w tym, że taka wersja, że Rosja zagraża, nie wszystkich obowiązuje. Że nie wszyscy w ten sposób Rosję traktują. I jeszcze większy kłopot wynika z tego, że z tych, którzy Rosję nie traktują jako zagrożenia, część reprezentuje establishment państwa amerykańskiego, państwa położonego w Palestynie, a także bardzo poważne postaci, prominentne postaci organizacji reprezentujących diasporę żydowską na kontynencie amerykańskim, na kontynencie europejskim. Czyli na użytek Polaków Rosja zagraża, ale, i tu konkretne przykłady, w styczniu 2016 roku składa w Moskwie wizytę pan Henry Kissinger, papież dyplomacji globalnej, emerytowany, w stanie spoczynku, ale ten stan spoczynku jednak nie przeszkadza mu właśnie przedsiębrać takie eskapady. Pan Kissinger w styczniu odwiedza prezydenta Putina i z Moskwy wypowiada znamienne zdania: Rosja nie jest wrogiem, przeciwnikiem NATO, Ameryki. Rosja jest, powinna być traktowana jako niezbędne ogniwo ładu światowego, współtwórca, filar tego porządku. Ja parafrazuję, ale taki był sens komunikatu, który z Moskwy nadał pan Henry Kissinger. W tym samym czasie w Moskwie złożył wizytę prezes Europejskiego Kongresu Żydowskiego, pan Moshe Kantor. Pan Moshe Kantor, postać znana w Polsce i spopularyzowana w związku z niedoszłą transakcją dotyczącą Azotów Tarnowskich. Pan Moshe Kantor jest sowieckim Żydem, dorobionym, zaliczonym do grona no, takich poważnych ludzi interesu, tak zwanych oligarchów, jeszcze za Jelcyna, a teraz trzecią kadencję jest prezesem Europejskiego Kongresu Żydowskiego. Mówię o tym, żebyście Państwo nie myśleli, że to jest jakaś postać marginalna, że to jest jakiś byle kto. I pan Moshe Kantor spotyka się z Władimirem Putinem i mówi: sytuacja Żydów w Europie jest najgorsza od czasów II wojny światowej. Bardzo poważna diagnoza, prawda? Polacy rozumieją, jak poważna, bo Polacy jeszcze, chwała Bogu, kojarzą, jakie były realia II wojny światowej. Więc wypowiedzieć taką diagnozę, no to znaczy bić na alarm. I ciekawa rzecz, że pan Kantor, zwrócę na to uwagę od razu, pojechał z tym do Moskwy. Zauważcie, nie pojechał do Waszyngtonu, nie pojechał do Londynu, nie został w Paryżu, gdzie zdaje się urzęduje głównie, tylko na ręce Władimira Putina składa takie zażalenie, że sytuacja Żydów w Europie najgorsza od II wojny światowej. I pan Putin odpowiada, mówi: to przyjeżdżajcie do nas wobec tego. A pan Kantor... Otóż właśnie, jak wiadomo, jest pewna tradycja w Rosji, w zmiennych systemach, układach władzy, jest tradycja dbania o bezpieczeństwo Żydów. Toć jeszcze za cara Aleksandra na Ukrainie tworzono, były próby tworzenia takich kolonii, w których Żydzi mieliby być bezpieczni, pracować, asymilować się przez te kolonie. Próbował ich asymilować towarzysz Stalin, prawda? Dwa takie regiony osiedlenia. No, ja nie przypuszczam, żeby francuscy, paryscy Żydzi, gdyby nawet tam jakieś duże bomby eksplodowały, żeby chcieli wracać do Birobidżanu akurat. Natomiast być może pojadą na wschód. Pytanie, jak daleko dotrą? Jak daleko dotrą w poszukiwaniu jakiegoś bezpieczeństwa? Pan Moshe Kantor wyjaśnił, skąd miałoby to niebezpieczeństwo nadciągać. On to bardzo skonkretyzował. Powiedział, że rezuni islamscy
posiadają brudną bombę. Brudna bomba to jest ładunek konwencjonalny opakowany odpadami radioaktywnymi. No i nie jest ci to bomba atomowa, ponieważ wybucha ładunek konwencjonalny, no ale to on rozprzestrzenia, rozpiża na całe otoczenie radioaktywne substancje. Otóż pan Moshe Kantor wyraża przekonanie, że rezuni islamscy mają już taką bombę i że pewnikiem ją zdetonują gdzieś w zachodniej Europie i to jest bardzo niebezpieczne. Oprócz pana Kantora odezwały się z początkiem tego roku głosy specjalistów. Zwrócę uwagę na wypowiedź izraelskiego specjalisty od walki z terroryzmem, pana Jorama Schweitzera, który jakby konkretyzując wizję, która się wyłania z moskiewskiej wypowiedzi pana Kantora, Joram Schweitzer mówi, że ataki ze strony terrorystów islamskich w Europie Zachodniej latem 2016 to jest perspektywa, którą on traktuje już nie jako realną możliwość, tylko jako pewnik. On, Joram Schweitzer. Obszerny wywiad udzielony notabene polskim mediom. W internecie można było to przeczytać. Z Polski odezwały się głosy specjalistów do spraw walki z terroryzmem. Odezwał się pan generał Paweł Pruszyński. Esbek PRL-owski, bezpieczniak post-PRL-owski, zarządu SLD, wiceszef ABW. Wygłaszam te wizytówki rozszerzone, znowu żeby podkreślić, że to nie są komentarze, wpisy na Facebooku, tak, czy anonimowe jakieś brednie na forach internetowych. Otóż obudził się pan generał Paweł Pruszyński, chyba na przełomie stycznia, lutego, i udzielił telewizyjnej wypowiedzi o tym, że tak, owszem, bankowo czekają nas ataki rezunów islamskich, i wskazał cele. Europejskie Mistrzostwa w piłce nożnej od 5 do czerwca do 5 lipca we Francji i Światowe Dni Młodzieży z Franciszkiem Papieżem w Polsce, Krakowie, Auschwitz w lipcu tego roku. To pan generał Pruszyński wskazuje. Proszę dostrzec, docenić wagę tych wypowiedzi, bo co do mnie, to ja nie przypuszczam, żeby jakikolwiek generał jakiejkolwiek bezpieki, czy też czerpiący ze źródeł informacji, które gdzieś tam biją w bezpiece państwa położonego w Palestynie, żeby jakikolwiek funkcjonariusz czy komentator, żeby od tak sobie dzielił się swoimi niepokojami, tym, że miał taki koszmar senny i następnego dnia rano przy goleniu zastanawia się, do której telewizji najbliżej może pospieszyć, żeby o takich rzeczach opowiedzieć. To są komunikaty, które mają pewną rangę polityczną. Jaką rangę? To jest oferta. Przypuszczam, że ze strony pana generała Pawła Pruszyńskiego to jest oferta. Oferta podjęcia się roli podwykonawcy w dużej operacji, która się kroi na ten sezon. Bezpieka niższej rangi zgłasza się, mówi, wiemy, że coś takiego, towarzysze, kombinujecie, zlećcie nam jakiś element w tej operacji, chętnie się tego podejmiemy. To jest moja interpretacja, tak ja rozumiem te komunikaty. Czyli interpretuję te komunikaty jako wypowiedzi strażaków podpalaczy. Państwo wiecie, że jest takie zjawisko, że większość podpaleń, zaproszeń, stogi siana płonące latem czy zagajniki, większość tego typu zdarzeń to jest inicjowane przez strażaków, którzy po prostu, którym się nudzi bezczynność i chcieliby pokazać, że potrafią uporać się z zagrożeniem. Otóż ja wypowiedzi pana Moshe Kantora traktuję właśnie jako wypowiedzi strażaków podpalaczy, jako pogadanki o niebezpieczeństwach zapruszenia ognia wygłaszane przez ludzi, którzy tym właśnie się zajmują. Pan Moshe Kantor
jest, oprócz tego, że przewodzi Europejskiemu Kongresowi Żydowskiemu, to jeszcze wchodzi w skład takiego gremium, które się nazywa Luksemburskie Forum Przeciw Katastrofie Nuklearnej. Luksemburskie Forum Przeciw Katastrofie Nuklearnej. I znowu w tym sezonie dużo się mówi o możliwości, może nie tyle o możliwości katastrofy nuklearnej na skalę globalną, mówi się o tej brudnej bombie w rękach terrorystów islamskich, mówi się również o zagrożeniu chemicznym i mówi się o tym, jak ważną sprawą jest nierozprzestrzenianie broni niekonwencjonalnej. W ostatnich miesiącach i wręcz tygodniach odbyły się posiedzenia, zjazdy wysokich gremiów na kontynencie amerykańskim i na kontynencie europejskim. Politycy imperiów zgadzają się, że jest najważniejszą sprawą, żeby radykałowie nie uzyskali dostępu do broni niekonwencjonalnej. W grudniu ubiegłego roku w metrze warszawskim miały miejsce manewry, ćwiczenia, scenariusz tych ćwiczeń, atak bronią chemiczną w grudniu. W grudniu największe w historii metra, no to, to może nie jest długa ta historia, ale chyba w ogóle jedne z większych w Polsce w ostatnich dekadach. Nie wiem, kiedy ostatni raz takie duże manewry przeciwchemiczne były. Brały w tych manewrach, w tych ćwiczeniach udział wszystkie służby, łącznie ze strażakami, łącznie z administracją, pogotowiem. W Warszawie byliśmy właśnie przygotowywani na taki atak chemiczny. Zauważcie Państwo, że o zagrożeniach tego typu nie mówiło się jednak stale. Zwiększyła się frekwencja takich zapowiedzi. Jednocześnie w lutym na posiedzeniu ministrów obrony narodowej Paktu Północnoatlantyckiego wszyscy zgodzili się, że w obliczu niebezpieczeństwa rosyjskiego trzeba wzmacniać wschodnią flankę NATO. No i z ust najwyższych przedstawicieli, najważniejszych akcjonariuszy państw Paktu Północnoatlantyckiego padły takie zapewnienia, takie sformułowania, które z jednej strony właśnie tę diagnozę potwierdzają, że Rosja zagraża i że trzeba wzmacniać wschodnią flankę NATO przez zwiększenie i nadanie stałego charakteru obecności, militarnej obecności Paktu Północnoatlantyckiego w Europie Środkowej. Z tych wypowiedzi jedna najbardziej, zdaje mi się, znamienna i niepokojąca, to jest wypowiedź premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona. David Cameron powiedział wprost, że Rosja zagraża, trzeba wzmacniać wschodnią flankę NATO. Ja tutaj od razu uprzedzę i wtrącę, tak, jakie moje w tej sprawie jest stanowisko. Ja upieram się, że kto by szczerze i uczciwie chciał wzmacniać wschodnią flankę NATO, no to ma bardzo łatwą do tego drogę, ma bardzo łatwy sposób. To jest wzmacnianie Wojska Polskiego. Gdyby ktoś prawdziwie chciał bezpieczeństwa w Europie Środkowej, to powinien zrobić wszystko, żeby Wojsko Polskie było silne, sprawne, liczne i żeby zapewniało bezpieczeństwo państwu polskiemu w jego aktualnych granicach. I to jest najlepsza recepta na bezpieczeństwo całej Europy Środkowej, całego regionu. Ale otóż właśnie taki niuans. Dużo się mówi o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, ale okazuje się, że żeby to uczynić, to trzeba tutaj sprowadzić wojska anglosaskie, trzeba tutaj pobudować infrastrukturę, którą kontrolować będą inne państwa, nie państwo polskie. W zeszłym tygodniu mieliście Państwo taki spektakl w Redzikowie. Wykopano jakiś rów i nie wiem, czy była przecinana wstęga, czy jeszcze nie. W każdym razie tam mają powstać urządzenia do tak zwanej tarczy antyrakietowej amerykańskiej.
To był oczywiście dzień świstaka. Myśmy już coś takiego widzieli, słyszeliśmy o tym, ile? 8 lat temu ta sama tarcza antyrakietowa w tym samym Redzikowie miała być budowana. Wówczas, w poprzedniej dekadzie, nastąpił reset amerykańskiej polityki wobec Rosji i tarcze nie tyle diabli wzięli, ile po prostu z dnia na dzień przestało się o niej mówić. Rząd słusznie definiowany jako rząd zdrady narodowej, poprzedni układ władzy nie podpisał porozumienia z Amerykanami, nic z tego nie wyszło. No ale oczywiście czynnikiem sprawczym było tutaj samo, czynnikiem decydującym, decyzyjnym, decyzyjną instancją było samo Imperium Amerykańskie, które po prostu tak jak zawistowało tę tarczę antyrakietową, tak wycofało się z tej deklaracji. Pan premier Wielkiej Brytanii Cameron, mówiący o potrzebie wzmacniania wschodniej flanki NATO w obliczu niebezpieczeństwa rosyjskiego, nie jest człowiekiem znikąd. Pochodzi z rodziny, która wielostronnie i wielopokoleniowo ma bardzo długie tradycje udziału w życiu publicznym Wielkiej Brytanii i świata. Pan David Cameron jest pociotkiem bardzo interesującej postaci. I to są te gazetki, które tutaj sobie wydrukowałem i zamierzam Państwu zademonstrować. Otóż, mam tu gazetę z sierpnia 1938 roku. Głos Poranny, taka gazeta wychodziła, ale myślę, że i inne gazety o tym doniosły. Na szóstej stronie mamy fotoreportaż pod tytułem Przejażdżka bałtycka Lorda Coopera na wspaniałym jachcie króla angielskiego. Tutaj w prawym górnym rogu mamy niewyraźne zdjęcie, które przedstawia Lorda Duffa Coopera, ministra rządu Jej Królewskiej Mości, w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Józefem Beckiem. Józef Beck. Pamiętacie Państwo taką postać? Wszyscy ją pamiętacie, bo to Józef Beck uwieczniony został, jeśli nawet wcześniej ktoś go nie widział, to każdy pamięta to słynne przemówienie sejmowe. Maj 1939 roku. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Oklaski, oklaski, cała sala sejmowa klaszcze. A Józef Beck kontynuuje, mówi, jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. I tu już nie oklaski, nie okrzyki, nie owacje, tylko ludzie zrywają się, tak, posłowie, senatorowie ze swoich miejsc i to zostaje uwiecznione na taśmie filmowej. Jako reżyser, dokumentalista kilkakrotnie używałem tej sceny w różnych filmach i programach dokumentalnych. I muszę powiedzieć, że w młodości byłem tak przejęty tą mową Józefa Becka, jak nie wiem, może tylko inwokacja pana Tadeusza tak mnie wzruszała, jak ta mowa, jak może tylko Oda do młodości Adama Mickiewicza tak mnie wzruszała, jak mowa Józefa Becka sejmowa. W dzieciństwie, dziecinnym dzieciństwie naiwnym, nie rozumiałem, co ta scena właściwie przedstawia, co ona oznacza. Druga wojna światowa była dla mnie w moich dziecinnych wyobrażeniach wojną, w której Polska bohatersko stawiła czoła Niemcom i Sowietom, mając po swojej stronie francuskich i brytyjskich aliantów, którzy wprawdzie w 1939 roku nie dopisali, no ale później jakoś to tam było. Otóż nie zdawałem sobie w dzieciństwie sprawy z tego, że zanim Józef Beck tę mowę wygłosi,
no to pracują nad nim tacy ludzie jak Lord Cooper, Duff Cooper, wujek mamy premiera Davida Camerona, Duff Cooper. On później będzie jeszcze ministrem wojny w gabinecie Churchilla, gabinecie wojennym. Otóż tu właśnie na jachcie czarodziejka Enchantress, który przybił do portu w Gdyni późnym latem 1938 roku, Lord Duff Cooper wkręca Józefa Becka w przyjęcie gwarancji brytyjskiej. Sytuacja dla Brytyjczyków jest bardzo trudna. To jest newralgiczny moment. Brytyjczycy razem z Francuzami właśnie późnym latem i jesienią 1938 roku, jesienią w Monachium, ostatecznie zrzucą do sypu na śmieci Czechosłowację i oddadzą ją Hitlerowi. I to, co grozi z perspektywy Londynu, to, co grozi najbardziej, co by najbardziej sytuację skomplikowało, to byłoby rozsądne zachowanie Polaków. Rozsądne zachowanie Polaków. To jest to, co Londynowi zagraża. No, bo gdyby tak Polacy postąpili jak człowiek rozsądny, który jak nie ma atutów na rynku, to nie licytuje wyżej. Rozsądny człowiek tak postępuje. Rozsądny człowiek w brydża nawet jak gra, no to owszem, im pasuje, tak? Jak partner zna konwencję, to można wyżej wylicytować korzystnie, no ale jeżeli nic nie mamy na rynku, to nie stawiamy całego majątku rodzinnego, życia i zdrowia własnych dzieci, tak? Nie stawiamy w takiej grze. Tak postępuje człowiek rozsądny. Otóż Brytyjczycy wiedzą, że jedyna rozsądna opcja dla Polaków na przełomie 1938 i 1939 roku to będzie powiedzieć pas. Skoro tak, no to pas. No to musimy się dogadać z Berlinem, no bo przecież nie możemy w izolacji wygrać wojny światowej, jednocześnie tocząc ją z Niemcami i Moskwą. I Lord Duff Cooper przypłynął do Gdyni, żeby przezwyciężyć darem swojej wymowy, a być może jakimiś innymi argumentami, przezwyciężyć zdrowy rozsądek, który mógłby się odezwać w Józefie Becku i całym establishmencie polskim tamtego roku. I wprawdzie nie pisze o tym gazeta sierpniowa z roku 1938, bo autor tych doniesień właśnie raczej koncentruje się na tym, jaki piękny i wspaniały jest ten jacht czarodziejka i nie wie, o czym rozmawiano w Saloniku na tym jachcie, ale wiemy to z dokumentów, które wyszły na jaw. Została opublikowana korespondencja dyplomatyczna. Już w czasie wojny i po wojnie nasza wiedza na ten temat się poszerzyła i teraz wiemy, że to tam na tym jachcie zaczyna się właśnie ścieżka do przyjęcia tej gwarancji brytyjskiej. Jakiej gwarancji? No takiej gwarancji, że Angole nam pomogą. Ale subtelność pewna w tym leży, że Anglicy udzielając tej gwarancji, udzielają jej zupełnie bez pokrycia. Oni nie mają żadnego wojska, które mogliby gdziekolwiek wysłać i co więcej, nie zamierzają nawet mieć takiego wojska do czasu. Oni to mają wyliczone. Mam tu następną gazetę z października już 1938 roku i tu jest takie doniesienie. Wojsko angielskie w najbliższym czasie jedzie do Czechosłowacji. Każdy z Państwa może sobie przypomnieć i nawet pobieżna orientacja w historii II wojny światowej i jej genezy Państwu to uświadamia z całą wyrazistością. Żadne wojsko angielskie nie pojechało do Czechosłowacji ani jesienią 1938, ani na wiosnę 1939, a tutaj tymczasem z całą pewnością korespondenci polskiej prasy to wiedzą, do Sudetów mają wyjechać oddziały wojsk gwardii i dwa bataliony wojsk liniowych. Oprócz tego zamierzone jest wysłanie 5000 członków brytyjskiego legionu. Oddziały wojsk brytyjskich wraz z oddziałami wojsk innych państw tworzyć mają korpus międzynarodowy, który zastąpi wojsko czeskie,
ewakuowane z obszarów plebiscytowych. Ma odbyć się plebiscyt w Sudetach, kto za Niemcami, kto za Czechami. I w związku z tym wojsko angielskie tego dopilnuje. Tak? Proszę Państwa, opowiadam Wam o tym detalicznie i czytam gazety sprzed lat. Oczywiście dlatego, że one mi się przypominają, kiedy słucham komunikatów o tym, że na przykład Brytyjczycy zainteresowani są, cytuję, są zainteresowani znalezieniem się na przesmyku suwalskim, aby go bronić przed zagrożeniem rosyjskim. To z ostatnich tygodni jest wiadomo. Nie? Na przesmyku suwalskim. Przesmyk suwalski, proszę Państwa, wszedł w modę i wszedł do języka. Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz parę tygodni temu wspomniał o przesmyku suwalskim i ledwie on wspomniał o przesmyku suwalskim, to zaraz się odezwali Brytyjczycy i tak jak tu czytam w gazecie sprzed lat, tak i dzisiaj można przeczytać, że Brytyjczycy chcą bronić przesmyku suwalskiego. Proszę Państwa, zaraz opowiem o przesmyku suwalskim. Powiem tylko, żeby już nie wracać na ten jacht czarodziejka, że ja traktuję większość wypowiedzi mężów stanu reprezentujących Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Imperium Amerykańskie, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanadę. Większość tych wypowiedzi traktuję jako straszliwą powtórkę sytuacji z jachtu czarodziejka z 1938 roku. Sądzę, że udzielane są nam zapewnienia bez pokrycia w realnych intencjach. Owszem, potencjał jest. Amerykanie przyślą do nas za parę dni. Przyślą, no między innymi, setki, jeśli nie tysiące spadochroniarzy, którzy będą ćwiczyć operacje w rejonie Torunia. Tak? Owszem, to się stanie, ale nie sądzę, żeby stały za tym realne intencje umocnienia suwerenności państwa polskiego. Nie sądzę, żeby suwerenność państwa polskiego, suwerenność narodu polskiego na własnym terytorium, żeby była tym celem strategicznym, który tutaj ma być osiągnięty. Przesmyk suwalski. Przesmyk suwalski jest to, proszę Państwa, na mapie geostrategicznej świata, jest to jeden z najważniejszych, że tak powiem, geostrategicznych czakramów. Jeden z punktów, które na całym globusie, myślę, że można policzyć na palcach nie tak znowu wielu rąk. Przesmyk suwalski to jest taki punkt, którego wagi, znaczenia świadomi byli wodzowie przez stulecia, prowadzący wojska albo z zachodu na wschód, albo ze wschodu na zachód, scenariusze i gier wojennych i scenariusze wojen stoczonych w historii. W XX wieku pierwsza i druga wojna światowa, kto chce iść na Moskwę, ten musi iść na bramę smoleńską, a kto chce iść na bramę smoleńską, musi przejść przez przesmyk suwalski. To znaczy, to miejsce, w którym stosunkowo wąski jest odcinek, na którym nie ma błocka, wody, przepraw koniecznych, konieczności forsowania przepraw wodnych. I odwrotnie. Jak nie Napoleon na Moskwę, to generałowie rosyjscy i potem sowieccy, jeżeli maszerują na Berlin, no to nie mogą zostawić, owszem, mogą zostawić Kurlandię, ale nie mogą jako kocioł jakiś tam estoński, łotewski, ale nie mogą zostawić całych Prus Wschodnich jako takiego kotła. Muszą przejść przez Prusy Wschodnie, żeby na tym kierunku strategicznym móc maszerować na Berlin. I to wszystko wali w historii, także w dawniejszych wiekach, no, przez ten przesmyk suwalski. Polacy, chwała Bogu, przez stulecia nie musieli bronić Suwałk
walczyli o Smoleńsk, zajmowali Moskwę, prawda? Tym niemniej, jeszcze raz powtórzę, główny kierunek strategiczny w Europie rzeczywiście przez ten przesmyk suwalski prowadzi. I otóż minister obrony narodowej Antoni Macierewicz parę tygodni temu powiedział publicznie, ja cytuję to za doniesieniem gadzinowych mediów internetowych, które dlatego nazywam gadzinowymi, że właśnie uprawiają one propagandę. Tym niemniej sądzę, ponieważ żadnego dementi nie było, że pan minister Macierewicz jest wiernie cytowany. Otóż pan minister Macierewicz powiedział, że nie jest prawdą, jakoby Pribałtyka mogła być zajęta przez Rosję w kilkadziesiąt godzin, bo trwałoby to znacznie dłużej, zwłaszcza gdybyśmy utrzymali przesmyk suwalski. Zwłaszcza gdybyśmy utrzymali przesmyk suwalski. I otóż właśnie parę dni później przeczytałem, że Brytyjczycy są zainteresowani przesmykiem suwalskim. Czego nie powiedział pan minister Macierewicz, a co bardzo ważne w tej sprawie, to, że obrona przesmyku suwalskiego nie może polegać na obsadzeniu tegoż przesmyku suwalskiego. Bo w ogóle terytorium Rzeczypospolitej wyznaczone tymi granicami, które wykreślili nam zbrodniarze wojenni, Hitler, Stalin, Roosevelt, Churchill, te granice nie mogą być bronione przez wojska, które pozostaną w granicach. Tak? Polski nie można obronić, pozostając w granicach, które zostały nam wyznaczone. I konkretnie, żeby obronić ten przesmyk suwalski, trzeba iść na Królewiec i na Grodno-Baranowicze. I co tam dalej jeszcze? Nie można obronić konkretnego punktu, jeśli się w tym punkcie skoncentruje całe swoje wojska, cały potencjał obronny. Trzeba rozciągnąć linię nieprzyjaciela hipotetycznego. I otóż, proszę Państwa, sądzę, że pan minister Antoni Macierewicz, kiedy wspominał o przesmyku suwalskim, to znał scenariusz gry wojennej, która została rozegrana parę miesięcy wcześniej z drugiej strony globusa, mianowicie w Waszyngtonie. Ta gra wojenna miała właśnie taki scenariusz. Moskale chcą wtargnąć na Litwę do Łotwy, Estonii. Na to odpowiada. Strona rozgrywająca Polakami, rozgrywająca, grająca naszymi w tej grze strategicznej, bo gry strategiczne, Państwo wiecie, na tym polegają, że nie wychodzi się w plener, tylko na stole, dzisiaj na ekranach jakichś, toczy się grę. Dwa sztaby jednocześnie podejmują decyzję o przemieszczeniu i działaniu swoich wojsk i te informacje są przekazywane wzajemnie, z tego wynikają ograniczenia, uwarunkowania kolejnych decyzji i ponieważ bierze się pod uwagę pewne oczywistości terenowe, wiadomo ile czasu będzie potrzebowała brygada pancerna, żeby pokonać 100, 150, 300 kilometrów, wiadomo jakie będą straty po wystawieniu tej brygady na ataki, powiedzmy z powietrza, w związku z tym wylicza się straty, no i po jakimś czasie okazuje się, kto w te szachy sztabowe wygrał, kto przegrał. Notabene na prawdziwej wojnie też większość sztabowców nigdy prochu nie wącha, nie ogląda pola bitwy, z rzadka tylko jakikolwiek generał patrzy przez lornetkę, co tam widać na horyzoncie, to jest wszystko sztab, bunkier gdzieś zamknięty, czasem 15 pięter pod ziemią, prawda? Otóż ta gra strategiczna została stoczona w sposób bardzo udany przez stronę zawiadującą naszymi, ponieważ nasi podjęli decyzję kluczową, że nie idą na odsiecz do Wilna, Rygi, Tallina wprost, bo to oznaczałoby przyjęcie z góry
scenariusza klęskowego. Scenariusz o jeden most za daleko by się wtedy rozegrał. To znaczy, skoro rozciągniemy nasze linie zaopatrzenia, no to one mogą być przecięte bardzo łatwo w wielu miejscach właśnie przez tychże hipotetycznych czerwonych Moskali. Grający naszymi podjęli decyzję wydania, przyjęcia bitwy właśnie o ten przesmyk suwalski. Podjęli decyzję taką, że rzucając siły z jednej strony na Królewiec, z drugiej strony na, ten kierunek białoruski, Grodno-Baranowicze, przyciągną, zwabią nieprzyjaciela na przesmyk suwalski i tam zamkną w kotle jednostki pancerne rosyjskie, gdzie będzie można się z nimi rozprawić. I ten scenariusz został zrealizowany. Bardzo dobra wiadomość dla Polaków i dla polskich żołnierzy, że amerykańska gra wojenna wykazała, że wojsko polskie reprezentuje potencjał, którego nie można zbagatelizować, nie należy bagatelizować tego potencjału. Rosjanie, chociaż oczywiście mają wszystkiego więcej, lepiej, no to jednak byli zmuszeni do tego, żeby ściągać rezerwy z głębi swojego zaplecza strategicznego. W toku przemieszczeń jednostki doznawały strat w wyniku awarii, w wyniku właśnie wystawienia na strzał, na kontrakcję z powietrza. I tak dochodzi do największej bitwy pancernej naszych czasów o Suwałki. Największa bitwa pancerna naszych czasów rozegrana na mapie na stole sztabowym w Ameryce 4 miesiące temu. Udaje się Moskali w tym kotle ugotować, w tym kotle suwalskim. No, przy okazji Suwałki oczywiście zamieniają się w lej po bombie. Suwałki nie istnieją, prawda? Królewiec na mapie bombardowany dywanowo przez B-52, wezwane na pomoc w tej sprawie, Królewiec znika. Nasi wychodzą całkiem daleko na tę Białoruś, no ale w tym momencie 12 dnia gra się kończy, bo Rosjanie robią tę jedną rzecz, którą mają do zrobienia, to znaczy sięgają po broń niekonwencjonalną. Uderzają niedużymi ładunkami jądrowymi na polskie zgrupowania jednostek pancernych. Prawdopodobnie dalej chcieliby i musieli dla przykładu takimi ładunkami niekoniecznie większymi niż jedno kilotonowe mogliby uderzyć w jakieś przeprawy na Wiśle. Dajmy na to w tym Toruniu, czy Płocku, czy Warszawie. I gra się kończy. Amerykańska gra sztabowa rozegrana parę miesięcy temu. Co ważnego wynika z tej gry? No, wynika to, co, jak powiedziałem, każdy sztabowiec i tak rozumie, że gdyby miało rzeczywiście dojść do eskalacji konfliktu NATO-Rosja na tym kierunku strategicznym, to nie będzie to wojna między Amerykanami i Rosjanami. Nie. Będzie to wojna między Polakami a Białorusinami. Nie da się rozegrać tutaj wojny, w której Polacy nie biliby się z Białorusinami. I to jest rzecz najstraszniejsza, o której Polakom należy powiedzieć. Należy ich zapytać, czy chcecie bić się z Białorusinami? Nie mówmy o Moskalach, nie mówmy przez chwilę o Amerykanach, nie mówmy o globalnej sytuacji. O III wojnie światowej. Zadajmy sobie pytanie, czy polska racja stanu wymaga i czy dopuszcza polska racja stanu to, żeby Polacy i Białorusini wzajemnie się zabijali, kaleczyli, przyprawiali o uszczerbek na zdrowiu, mieniu. Czy tego wymaga i czy dopuszcza polska racja stanu, którą formułowaliby polscy państwowcy. Zapomnijcie o Moskwie, zapomnijcie o Waszyngtonie na chwilę. Otóż, proszę Państwa, tego typu gry wojenne oraz eskalacja na razie sztabowa i ćwiczebna, ona już
odniosła bardzo konkretny efekt. Mianowicie Białoruś, jeszcześmy na tę wojnę nie poszli, jeszcze nikt nie zginął, tak? Ale Białoruś została właśnie w ostatnich miesiącach i tygodniach głębiej wepchnięta w ramiona Moskwy. Tak? Tego już realnie dokonali potomkowie lorda Duffa Coopera i ich rozmówcy niebaczni, dziedzice Józefa Becka. Notabene ci, którzy od wczoraj porównują panią premier, jej wystąpienie sejmowe do przemówienia Józefa Becka z maja 1939 roku, sami najwyraźniej nie rozumieją, jak straszliwe to jest zestawienie i jak straszny to jest prognozy. Otóż proszę państwa, ja chyba już tutaj goszcząc u was którymś poprzednim razem, ja wyrażałem wyraźnie takie przekonanie, że Białoruś jest jedynym, ostatnim okienkiem możliwości dla polskiej polityki zagranicznej. Białoruś. Wyrażałem publicznie szereg razy przekonanie, że polscy państwowcy, którzy by chcieli politykować z Moskwą, koniecznie powinni to robić przez Mińsk. Droga do Moskwy dla polskiego państwowca prowadzi przez Mińsk. Testament Katarzyny, zwanej Wielką, na nasze utrapienie, księżniczki szczecińskiej, ten testament przecież tak był sformułowany, tak w każdym razie to się ujmuje. Trzeba, żeby między Petersburgiem a Berlinem nie było żadnej innej stolicy. No otóż, póki są jakieś stolice między Petersburgiem, Moskwą a Berlinem, no to jeszcze Polska całkiem nie zginęła. Otóż proszę państwa, polityka imperialna anglosasów, z którą obóz patriotyczny, już nie obóz zdrady narodowej, zespawał polską rację stanu w ostatnich latach i miesiącach, ta polityka doprowadziła do głębszego jeszcze zwasalizowania Białorusi przez Moskwę. 10 dni temu chyba, czy 2 tygodnie, w Mohylewie odbyło się wspólne posiedzenie rządów Białorusi i Rosji. Zostały poczynione publiczne pewne proklamacje dotyczące właśnie bezpieczeństwa Rosji i Białorusi wspólnie pojmowanego właśnie w obliczu eskalacji wojennej, którą na naszym terytorium prowadzą Amerykanie i Anglicy. Anglicy przemieścili jakieś swoje jednostki latające do Pribałtyki. Czytaliście, słyszeliście państwo o tym, że angielskie samoloty przechwyciły jakieś nad Bałtykiem latające samoloty transportowe rosyjskie. Sfilmowano i pokazano nam wiele razy w telewizorach to, że rosyjskie samoloty przelatują nad amerykańskimi jednostkami pływającymi. Otóż to już jest katastrofa polskiej geostrategii. To, że Białoruś z naszym wielkim zaangażowaniem została popchnięta bliżej Moskwy. No bo przecież, skoro ja oglądam takie scenariusze gier wojennych amerykańskich, no to z całą pewnością przede mną oglądają je prezydenci i Rosji i Białorusi. Być może nawet online mają transmisje z takich gier wojennych. Może dla nich właśnie na ich użytek takie gry wojenne są realizowane. I skoro tak, no to prezydent Łukaszenka, który przez ostatnie lata i dekady nie zaniedbywał okazji, żeby manewrować, żeby nie dać się trzymać na jednej tylko bardzo krótkiej smyczy, i wykonywał rozliczne gesty także w stronę Warszawy i jak wiadomo zdobywał się na różne oryginalności, na przykład nieuznanie aneksji Krymu,
w ostatnich latach. Zapraszał towarzyszy chińskich do tego, żeby sobie Chinatown budowali w Mińsku. Duża oryginalność. Daleko do tej oryginalności dyplomacji warszawskiej. I to i w wykonaniu obozu zdrady narodowej, i w wykonaniu obozu patriotycznego. Pan prezydent Łukaszenka grał poważnie na suwerenność mińską. Oczywiście, to jest ważne zastrzeżenie, ja jestem świadom tego, że armia białoruska jest operacyjnie zintegrowana z armią rosyjską. Powinniśmy widzieć to, że z Mińska była prowadzona gra własna. I Mińsk wbrew pozorom, wbrew temu, co można przeczytać właśnie w krajowych mediach i z prawej, i z lewej strony. Jakie to ciekawe, prawda? I Gazeta Wyborcza, i Gazeta Polska mają ten sam program na wschód. Jakoś poznikali w ostatnich miesiącach. W ogóle nie ma tych, co to 6 lat temu brali udział w tym spektaklu pełnym hipokryzji i zakłamania, pojednywania się z Rosją. Gdzie są dzisiaj ci ludzie, którzy wtedy publicznie uznawali za stosowne latać ze zniczami na cmentarze żołnierzy sowieckich i zachęcać do tego cały naród? Gdzie oni są dzisiaj? Dlaczego dziś nie bronią Rosji? Dlaczego dzisiaj nie protestują w Redzikowie? Dlaczego dzisiaj nie tłumaczą, że trzeba z Rosją być blisko i trzeba wiele, a może wszystko zapomnieć? To nie znaczy, że ja popieram tę politykę, bo właśnie powiedziałem, że droga do Moskwy tylko przez Mińsk, prawda? Kto chce prosto z Moskwą politykować, ten skazuje się na degradację właśnie do rangi do czasu użytecznego ajenta. Ale ciekawe, że ich dziś nie ma. I teraz, czy nie powinno polskim patriotom dawać wiele do myślenia to, że Gazeta Wyborcza opowiada się za tym programem eskalacji wojennej w Europie Środkowej? Co może, jaka dobra zmiana dla Polski może wyniknąć z działań politycznych, które są akceptowane przez komentatorów Gwiazdy Śmierci? Co dobrego dla Polski? Otóż jakie dobre zmiany u nas zachodzą? Państwo pamiętacie oczywiście o ustawie 1066. Ustawa 1066 legalizująca działanie służb obcych państw na terytorium Rzeczypospolitej, wyprodukowana, jeśli mnie pamięć nie myli, po prostu przez kancelarię prezydenta Komorowskiego, procedowana przez parlament, w którym większość trzymał obóz zdrady zaprzaństwa i agentury. I wtedy, kiedy ta ustawa przechodziła, no to większość jednak komentatorów zbliżonych do obozu patriotycznego była świadoma tego, że to jest zdrada, że to nic dobrego dla Polski. No i jaka to ciekawa rzecz, że minęło już ponad pół roku, od kiedy nie obóz zdrady zaprzaństwa i agentury, tylko obóz patriotyczny dzierży wszystkie zewnętrzne, bez mała wszystkie znamiona władzy, a ustawa 1066 nie została anulowana. Nie została anulowana. Mamy już maj, zaraz czerwiec, manewry Anakonda, Światowe Dni Młodzieży, a ustawa 1066 pozostaje w mocy. Ale jest nowa ustawa. Jest nowa ustawa, a mianowicie nowela ustawy z lat 90., która formatowała prawnie obecność na terytorium Rzeczypospolitej wojsk obcych. I otóż do tej ustawy z 90, jeśli mnie pamięć nie myli, 8 roku wprowadzono pewne nowości. I te nowości przeszły przez rząd jeszcze w zimie i wiosną przeszły przez parlament. I szczerze mówiąc, warto by to sprawdzić, czy prezydent już podpisał, czy jeszcze nie podpisał. W każdym razie prawo jest uchwalone. Jaka to nowela? To nowela, która legalizuje użycie ostrej amunicji przez żołnierzy obcych armii na terytorium Rzeczypospolitej, także i poza poligonem i
również w czasie pokoju. To znaczy, zanim zadziałałby artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, czyli stan wojny skonstatowany przez dowództwo NATO. Bo to już mamy jak w banku, prawda? Jakby była wojna i jakby w Waszyngtonie uznali, że artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, no to wojna to wiadomo prawa wojenne. Ale tu wprowadzono nowelę, która uczyni legalnym użycie broni przez żołnierzy, nie służby, nie funkcjonariuszy Mossadu, CIA czy innej bezpieki, ale użycie broni przez żołnierzy, którzy noszą inne mundury, nie polskie, na terytorium Rzeczypospolitej bez ogłaszania stanu wojny. Czego potrzeba, żeby stało się to legalne? Potrzeba zgody prezydenta Rzeczypospolitej. No to oczywiście wszyscy dobrzy patrioci mogą odetchnąć z ulgą, bo teraz, jak wiadomo, już nie prezydent rezydent, tylko nowy, dobry, zmieniony prezydent. Ale czym legitymuje się ten nowy, dobry, zmieniony prezydent? On legitymuje się testamentem Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej. Jak wiadomo, przeszedł do historii, mając na koncie kilka ważnych, przesądzających o losie Polski podpisów, no i podjąwszy pewne decyzje oraz mając na koncie pewne zaniechania, przeszedł do historii świętej pamięci Lech Kaczyński. Jeden z najważniejszych podpisów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego to jest podpis pod traktatem lizbońskim, zwanym, tak, dla zmylenia przeciwnika, a będącym w istocie aktem abdykacyjnym. Aktem abdykacyjnym z suwerenności. Prezydent Lech Kaczyński abdykował. Uznał wyższość jurysdykcji prawa stanowionego poza granicami Rzeczypospolitej nad prawem polskim. I nie ma co tego owijać w bawełnę. Otóż ile razy wraca się do tego tematu, to zawsze odzywa się jakiś obrońca pamięci, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i daje wyraz oburzeniu, mówi, że nie należy o tym w ogóle wspominać, bo przecież Lech Kaczyński podpisał, bo musiał, a dlaczego musiał? Bo były naciski. Bo były naciski. I jestem pewien, że Państwo o tych naciskach słyszeliście nie jeden raz w ciągu 8 lat, które minęły od złożenia tego podpisu. Otóż, skoro rządzą nami ludzie, którzy przyjęli tę logikę, że oto mogą zaistnieć sytuacje, w których głowa państwa abdykuje, zrzeknie się suwerenności na własnym terytorium, skoro mogą zaistnieć i już zaistniały, bo w wyniku bliżej niesprecyzowanych nacisków został złożony podpis na międzynarodowym traktacie, no to kto może nam gwarantować, że nie zaistnieją okoliczności, w których nowy pan prezydent, ten albo następny, uzna za stosowne wyrazić zgodę na użycie broni przez wojska obce na terytorium Rzeczypospolitej. Zwłaszcza jeśli temu prezydentowi powiedzą, że gdzieś na przykład we Wrocławiu ludzie demonstrują, ktoś bomby podkłada, a nuż to zielone ludziki już tam się wdarły i w związku z tym nie ma rady. Nasze wojsko na przesmyku suwalskim, może jeszcze nie strzela, ale już tam szykuje się do obrony, na Dolnym Śląsku zabrakło. To jest hipoteza, prawda? To jest moja gra wojenna. Na Dolnym Śląsku zabrakło sił policyjnych, bo wszyscy policjanci wyjechali do Krakowa, Auschwitz, żeby tam pilnować bezpieczeństwa młodzieży, która z całego świata przyjedzie. I wtedy, gdyby rezuni islamscy dokonali detonacji jakiejś brudnej bomby, dajmy na to we Wrocławiu, w którym metra ciągle jeszcze nie ma, ale są inne możliwości, no to wtedy może ktoś powiedzieć panu prezydentowi, że bardzo potrzebna jest pomoc, dajmy na to, bratniej Saksonii. Czy to jest całkiem księżycowy scenariusz? Otóż, proszę państwa, powiem wam, że mnie by się takim księżycowym scenariuszem wydawało przed laty,
Gdyby mi ktoś powiedział, że ja dożyję tego, że po tym jak cudem, rzeczywiście cudem, dożyliśmy tego, że z Polski wyjechały wojska obce, mianowicie sowieckie, że ja tego dożyję po tym cudzie, że będą polscy patrioci przedstawiali jako najlepszy program dla Polski sprowadzenie na jej terytorium innych obcych wojsk. To byłoby dla mnie księżycowym scenariuszem. To bym nigdy w to nie uwierzył. Dobra zmiana. Dobra zmiana, tak ma wyglądać. Proszę Państwa, w lutym w Brukseli, na tym spotkaniu ministrów obrony narodowej państw paktów północnoatlantyckiego, pojawił się sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, czyli minister wojny, pan Ashton Carter. I powiedział, że prezydent Obama przeznacza na wzmocnienie wschodniej flanki NATO 3,4 miliarda dolarów. I pan minister obrony narodowej Rzeczypospolitej, Antoni Macierewicz, złożył nam relację z tego spotkania, bo sam udzielił takiej wypowiedzi prasie patriotycznej i od niego wiemy, że zapytał sekretarza Ashtona Cartera, ile z tej sumy, mianowicie konkretnie na Polskę. I pan Ashton Carter miał, to powołuje się na informacje pochodzące od samego pana ministra Macierewicza. Pan Ashton Carter miał na to odpowiedzieć, cytuję, wiernie cytuję, to rzecz do dyskusji, o której będziemy jeszcze rozmawiali. Tak to zrelacjonowała prasa. Proszę Państwa, to zdanie ja przekładam z języka dyplomatycznego na język niedyplomatyczny, a zrozumiały i tłumaczę. Zdanie to rzecz do dyskusji oznacza bujajcie się frajerzy. Taki był komunikat nadany przez sekretarza Cartera do naszego ministra obrony. I w związku z tym nie posiadam się ze zdumienia, że aktualny układ władzy dalej w to idzie. Dalej przedstawia jako swój cel strategiczny obecność wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej, nie mając żadnych skonkretyzowanych deklaracji dotyczących zamiaru wzmocnienia Wojska Polskiego w tej sytuacji. No dlatego, że gdyby były po spotkaniu w Brukseli, które sam minister Macierewicz tak zrelacjonował, bujaj się frajerze, wypowiedziane dyplomatycznym językiem, gdyby były jakieś konkrety, to ja jestem pewien, że pochwaliłby się tym obóz patriotyczny, że pokazałby nam tego dolara jednego, gdyby go dostali na wzmocnienie Wojska Polskiego. Otóż z tego, że nie ma takiej autoreklamy, nie ma komunikatów o takim sukcesie, to ja wnioskuję, że nie ma niestety, że żadne fakty nie zaszły w tej dziedzinie. I to jest jeszcze jeden powód, dla którego traktuję wszystkie te deklaracje jako czary-mary z jachtu czarodziejka wobec Polaków. W ostatnich tygodniach trwa ruch ogromny na liniach dyplomatycznych. W Warszawie złożył trzecią w ciągu tego roku wizytę przewodniczący amerykańskiego Kongresu Żydowskiego, pan Harris. Ja, proszę Państwa, nie mam czasu, żeby się spotkać przez kwartał z ludźmi bardzo mi bliskimi, z którymi kontakt jest przeze mnie wytęskniony, pożądany, a pan minister Waszczykowski ma czas, żeby w swoim kalendarzu znaleźć okienka na trzy spotkania z panem Dawidem Harrisem. I co ciekawego, o tych spotkaniach z przewodniczącym amerykańskiego Kongresu Żydowskiego państwo nie czytacie na pierwszych stronach waszych gazet, o tych spotkaniach nie informują was media ani z lewej, ani z prawej strony, nie są ogłaszane żadne sukcesy. Tak? A na ogół przecież politycy korzystają z każdej okazji, żeby ogłosić sukces. Otóż proszę Państwa, krótka sprawa. Albo w czasie tych spotkań
Nie ma mowy o roszczeniach żydowskich wobec Polski wysuwanych przez ostatnie dekady. Roszczeniach, które wysuwają organizacje i diaspory, i państwa żydowskiego od paru lat. Albo się o tym nie mówi i to właśnie byłby ogromny sukces. I to pan Waszczykowski i cały rząd powinien ogłosić, odtrąbić, powinno się bić w dzwony w całym kraju. Jeżeli pan Dawid Harris był w Warszawie 3 razy i o roszczeniach żydowskich nie było mowy, to wtedy wielka sprawa by była, prawda? To by oznaczało przełom wielki w relacjach polsko-żydowskich. Albo też o tym się mówi, ale my nie jesteśmy o tym informowani. Oficjalne komunikaty oczywiście o tym milczą. Oprócz pana Dawida Harrisa w Warszawie 2 tygodnie temu był również pan Baker, reprezentujący Europejską Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy, ale również wywodzący się organizacyjnie z Amerykańskiego Kongresu Żydowskiego i również nie wiadomo, o czym była mowa tak naprawdę. 2 tygodnie temu, może już 3 tydzień idzie, był w Warszawie pan Dawid Blinken, wicesekretarz stanu amerykański. Wicesekretarz stanu amerykański miał tu wystąpienie dla elity warszawskiej w jednej z bodajże fundacji i powiedział tam głosem łagodnie perswadującym, że trzeba przyjmować uchodźców. Zauważcie państwo, nie przyjeżdża żaden Moskal do Warszawy i nie namawia nas na uznanie tej konieczności dziejowej. Przyjeżdżają towarzysze amerykańscy i mówią, że trzeba przyjmować uchodźców. Na co pan Blinken się powołuje? On wygłasza takie zdanie. Jego przybrany ojciec jest literatem, pisarzem, świadkiem Holokaustu, autorem książek, więc pan Blinken niewątpliwie ma wysoką kulturę literacką. I pan Blinken mówi, trzeba przyjmować uchodźców, bo przecież nasi ojcowie i dziadowie także bywali uchodźcami i byli narażeni na różne uciążliwości. Cóż to za logika jest właśnie zaiste poetycka? Mamy przyjmować islamistów z Bliskiego Wschodu przez wzgląd na dole i niedole Żydów w poprzednich pokoleniach. Sądzę, że z tej wypowiedzi Dawida Blinkena wynika, jaka jest właśnie mądrość nadchodzącego etapu. Myślę, że się ujawnia fakt, że cała operacja z uchodźcami, nachodźcami jest prostowaniem ścieżek przed inną migracją, która ma nastąpić na kontynencie europejskim. Jaką migracją? No tą, której przyczyny wskazał pan Moshe Kantor w styczniu w Moskwie, że Żydzi w Europie są tak zagrożeni, jak to od czasów II wojny światowej nie bywało. Jeżeli chcą uciekać do Polski, wtedy powinni to zrobić. Otóż, jak sądzę, elity żydowskie mają poczucie, że z Arabami dadzą sobie radę. Bo mają know-how, tak, wielowiekowe. Przecież, właśnie, bo to jest pewien paradoks, który pozostaje paradoksem tak długo, jak długo nie pamiętamy, jak długie w dziejach Europy są tradycje strategicznych sojuszy wymierzonych w katolików. Strategiczne sojusze wymierzone w katolików. Przypomnę, że w XVII wieku Jan Chryzostom Pasek w roku odsieczy wiedeńskiej, nie służący już bojowo, spławiał zboże do Gdańska i w Gdańsku, w gospodzie, widział, słyszał, jak protestanci piją zdrowie sułtana tureckiego. Tak? Protestanci liczyli na to, że taran, walec turecki wreszcie doprowadzi do ostatecznego rozwiązania kwestii katolickiej na kontynencie europejskim. To jest taka, prawda, analogia nie bezpośrednia, nie ścisła, ale pewne sojusze ponad podziałami nie są taką znowu egzotyką w dziejach Europy. Otóż, proszę państwa,
Dobrze, że tym pytaniem wywołany właśnie wracam do XVII wieku, bo chciałbym, żebyście Państwo jeszcze zauważyli, że jeśli by dziś uznać, wziąć za dobrą monetę deklarację Davida Camerona o zrozumieniu sprawy zagrożenia rosyjskiego i potrzebie wzmacniania wschodniej flanki NATO. Gdybyśmy to brali za dobrą monetę, to również należałoby bić w dzwony. Bo to by oznaczało, że po 500 lat Londyn dokonuje radykalnej reorientacji swojej polityki. Przez 500 lat Londyn bardzo konsekwentnie zalicza do priorytetów swojej racji stanu niszczenie Wielkiej Polski katolickiej, póki ona jeszcze istniała, a następnie prowadzenie dywersji w Europie Środkowej, która ma uszczuplić potencjał Polski katolicki. I to są tradycje polityki brytyjskiej wobec nas. Tradycją polityki brytyjskiej wobec nas jest właśnie ona tu się manifestuje, ta tradycja, to jest wpychanie Polaków pod nadjeżdżającą ciężarówkę z gruzem. To jest to, w czym Brytyjczycy się specjalizowali. I w XVII wieku, kiedy obóz protestancki urządzał dywersję na tyłach, Chmielnicczyznę i cały potop, który się z tego rozwija, to są tradycje polityki brytyjskiej. Notabene w tym XVII wieku, prawda, Chmielnicczyzna, postać drugoplanowa, ale bardzo charakterystyczna, Maksym Krzywonos, jeden z pułkowników Chmielnickiego. Pamiętacie Państwo, jest taki pamiętniczek z XVII wieku, pewien kondotier niemiecki zapisał, że ten Krzywonos to w istocie jest rodem ze Szkocji, z klanu krzywych nosów, to jest Cameronów. Tak. Więc kiedy Cameron jakiś przyjeżdża do Polski i zgłasza się, że jest chętny bronić przesmyku suwalskiego przed Rosjanami, to powinniśmy uciekać z krzykiem. To oznacza bowiem, że nadjeżdża potężna kosiarka, pod którą Anglicy po raz kolejny próbują nas wepchnąć. Sądzę, że obóz patriotyczny, politycy, których nazwiska tutaj wymieniłem, i inni, których można by wymienić, że popełniają tragiczny błąd, wpisując się w ten scenariusz, że zmierzają do recydywy nieszczęścia i jeśli ktoś mnie pyta o diagnozę, z czego to się bierze, to oznajmiam, ja nie przypisuję złej woli tym politykom. Ja nie przypuszczam, żebyśmy mieli do czynienia z tak głęboko zakamuflowanymi agentami mafii, służb i lóż. Ja przypuszczam, że to wszystko jest oparte na krótkowzroczności w spojrzeniu na własne dzieje. Że to właśnie jest zła polityka, której mistrzynią jest zła historia. Historia zła, dlatego że są tam, jest tam zawsze miejsce na złych Moskali, natomiast nie ma tam miejsca na wielowiekowe tradycje perfidii anglosasów. Tak jest. Tak jest. Perfidii Londynu w rozgrywaniu Europy Środkowej. No i teraz mam nadzieję, że z tego, co tutaj powiedziałem, całkiem sporo rzeczy było dla Państwa, jeśli nawet nie całkiem nowych, to w każdym razie, że przyznacie Państwo, że są to nawet nie opinie, tylko fakty, nienotowane w oficjalnym obiegu, ani przez Gazetę Wyborczą, ani Gazetę Polską. Że te spotkania, ja dodam jeszcze jedna postać, o której warto wspomnieć i niech to będzie taki czarny charakter puentujący mój tutaj wywód. To jest pani Victoria Nuland. Pani Victoria Nuland, specjalista, specjalny doradca sekretarza stanu Kerry'ego do spraw Europy Środkowej i Wschodniej Rosji. Poprzednie nazwisko Nudelman. Pani Nuland Nudelman, zamężna Kagan.
Kaganowa. Tak? Robert Kagan, to jest taki upiorny zupełnie myśliciel polityczny, upiorny, ponieważ on to w druku stwierdza, że z jego punktu widzenia wojny są motorem postępu. Motorem postępu. To zresztą, to są bardzo poważni zawodnicy. Państwo wiecie, najdłużej utrzymał się w Politbiurze Sowieckim Kaganowicz, Łazarz Kaganowicz, prawda? On zresztą umarł we własnym łóżku w Moskwie, nic tam złego mu się nie stało. Był jeszcze nawet w Politbiurze Chruszczowowskim, ten towarzysz Lenina i Stalina. W latach 70. chyba odwiedził go kuzyn jakiś z Ameryki. Rozmawiali widzisz, bardzo dobrze im się rozmawiało. Potem było dementi, że to jest wszystko nieprawda, że nie było takiego pokrewieństwa. Mówię o tym, bo nie wiem, czy pan Robert Kagan, należący do zaplecza intelektualnego aktualnego układu władzy amerykańskiego, czy pan Robert Kagan jest z tych Kaganowiczów, czy z innych, w każdym razie to jest nazwisko bardzo powszechne na kresach, że Kagan, Kahan, Kahane, w wielu, wielu miejscach takie nazwiska się pojawiają, a przecież sięga to wszystko kaganatu chazarskiego, który rozciągał się przed wiekami na terenach, na których dzisiaj dokonana została już głęboka transformacja ustrojowa, transformacja systemowa, to znaczy na terenach od Morza Kaspijskiego do Morza Czarnego. Otóż pan wywołał Roberta Kagana, wracam do Victoria Nuland. Niektórzy rzeczywiście uważają, że to raczej ona dowodzi panem sekretarzem Kerrym niż odwrotnie. I może tak jest. Pani Nuland to jest ta pani, która w ostatnich latach uchyliła rąbka tajemnicy, powiedziała, że Imperium Amerykańskie na demokrację na Ukrainie wydało 5 miliardów dolarów. No oczywiście, że to było rozłożone na lata i na jakieś tam raty, ale jednak też warto porównać 3,4 na wzmacnianie wschodniej flanki, a 5 miliardów już dawno zainwestowane w demokrację na Ukrainie. Czego dokonała, czym skutkowała ta demokracja na Ukrainie? No właśnie głęboką transformacją, która doprowadziła do stanu nieistnienia państwa ukraińskie. To znaczy inaczej, no, istnienie państwa ukraińskiego jest dzisiaj dalece problematyczne. Jak wiadomo, mamy tam władzę z łapanki, budżet składkowy, 4 miliardy z Polski, no ale wiadomo, że rząd kijowski utrzyma się o tyle tylko, o ile jego amerykańscy mocodawcy będą mieli takie widzimisię. Mówię rząd z łapanki i władza taka międzynarodówka, współczesna elita rządząca Ukrainą, bo mamy i pana prezydenta Gruzji Saakaszwilego jako gubernatora Odessy i przecież nasz towar eksportowy, pan Leszek Balcerowicz, pojechał do Kijowa i być może w związku z tym już pod jesień, a najpóźniej jak przyjdą pierwsze wyłączenia prądu zimowe, to już wtedy Ukraińcom łatwiej będzie rozpoznać, kto jest winowajcą, że mianowicie Polacy. No, mianowicie Polacy. Wiadomo, że Leszek Balcerowicz potrafi doprowadzić do szybkich przewartościowań w elektoracie swoją działalnością. Więc wracam do Victoria Nuland. Victoria Nuland jest tą szachistką, która przestawia pionki na środkowoeuropejskiej szachownicy. Kiedy była w Warszawie w zimie przejazdem z Kijowa, spotkała się, zdaje się, z panem Waszczykowskim, ale spotkała się również z panem Ryszardem Petru. Znowu, nie spotykał się pan Ryszard Petru z jakimiś łajdakami nasyłanymi, jak to Mickiewicz pisze w Dziadach, tak, z Moskwy, tylko się spotkał pan Ryszard Petru z panią Victorią Nuland. Pani Victoria Nuland w ostatnich tygodniach bawiła w Kiszyniowie chyba, tak, w Mołdawii,
I tam fotografowała się z takim mołdawskim oligarchą, który wprawdzie jest pogardzany i znienawidzony przez lud tamtejszy, ale Amerykanie najwyraźniej stosują tutaj już w taki niewymyślny sposób tę politykę, że nieważne, że sukinsyn grunt, że nasz sukinsyn i my na niego stawiamy. Pan Plachotniuk jest tym aktualnie obstawianym sukinsynem amerykańskim w Mołdawii. A ostatnie dni, w ubiegłym tygodniu, całe dwa dni spędziła pani Wiktoria Nuland w Moskwie. Pani Wiktoria Nuland była w Moskwie, nic na ten temat nie można było przeczytać na stronach rosyjskich. Strony ambasady amerykańskiej w Moskwie donoszą, że to były bardzo dobre rozmowy, że pani Nuland chwali te rozmowy. I konkluduję. Albo, proszę Państwa, mamy do czynienia z autentyczną eskalacją wojenną tu u nas w Europie Środkowej, tu u nas Rosja zagraża, albo też mamy do czynienia z ustawką i pokazuchą. Co wskazuje na ten drugi wariant? No właśnie, takie rzeczy jak konstruktywne rozmowy pani Wiktorii Nuland w Moskwie, ale też wcześniejsze deklaracje lutowe pana premiera Miedwiediewa na konferencji dotyczącej spraw bliskowschodnich, problemu syryjskiego w Monachium, nomen omen, w Monachium była taka konferencja i tam pan premier Miedwiediew powiedział, że nasi wojskowi, mówiąc nasi, miał na myśli rosyjskich i amerykańskich, co dzień trudzą się nad zaprowadzeniem pokoju, stabilizacją w Syrii. Parafrazuję, taki sens tego był. Otóż uświadomcie sobie Państwo niepodobieństwo takiej sytuacji, że oto w Syrii wspólnie stabilizują, to znaczy GRU i DIA mają współpracę operacyjną, a w Europie Środkowej zagrożenie i niebezpieczeństwo. To jest równie niepodobne do rzeczy, jakby to było, gdyby, dajmy na to, alianci lądowali w Normandii, a w tym samym czasie Afrika Korps razem z Piątą Armią stabilizowałyby Tunezję i Algierię. Prawda? To jest trudne do wyobrażenia. Może nie niemożliwe, ale trudne do wyobrażenia. A zatem uważam, że mamy do czynienia albo z realną eskalacją wojenną ze strony Waszyngtonu. Oczywiście wszystko to ma kontekst, prawda? Chiny i tak dalej. I jeśli to jest autentyczna eskalacja wojenna, to może się skończyć deeskalacyjnym uderzeniem jądrowym w Suwałkach i nie tylko. I będzie to bezkosztowe dla imperium amerykańskiego i imperium rosyjskiego, ponieważ to u nas, prawda, będzie lej po bombie, a oni będą mogli w Monachium czy jakimś innym Wiedniu czy Paryżu spokojnie dalej negocjować. To jest wariant A, czyli wielkie, bezpośrednie zagrożenie na Rzeczpospolitą ściągane. Jeśli nawet nie będzie eskalacji wojennej z tego, to już właśnie efekty tego polityczne, to jest utrwalenie się, zabetonowanie układu zimnowojennego, tylko w zmodyfikowanej wersji w Europie Środkowej, czyli żelazna kurtyna na naszej wschodniej granicy, czyli popychanie Mińska przeciwko polskiej racji stanu, popychanie Mińska do pełnej inkorporacji do Rosji. To jest wariant A z podpunktem pierwszym i drugim. Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Czy będzie eskalacja aż do fazy militarnej, czy nie będzie eskalacji do fazy militarnej, to i tak przyczyniamy się, zespawawszy naszą rację stanu z racją stanu imperialną amerykańską, przyczyniamy się do odcinania, zamykania okien możliwości, które w regionie mamy dla polskiej polityki. A teraz jest drugi wariant, wariant B, że proszę Państwa, nie jest ci to zamierzona eskalacja, która bierze pod uwagę, w której brany jest pod uwagę także i pełnowymiarowy, choć limitowany do Europy Środkowej, konflikt militarny, tylko jest to ustawka, pokazucha.
Czyli wariant A. Amerykanie dociskają Moskali i nas wykorzystują tutaj jako kartę przetargową. A wariant B. Moskwa i Waszyngton wspólnie i w porozumieniu grają w dobrego i złego policjanta wobec Europy Środkowej i całego kontynentu amerykańskiego. I ten wariant B to jest już wyższego rzędu political fiction, ale moim zdaniem wcale nie wykluczony. Bo jeżeli pani Nuland tak dobrze się rozmawia w Moskwie, no to znaczy, że Moskwa rozumie, że ten desant amerykański pod Toruniem i forsowanie Odry pod Krosnem, że to jest tylko taki pic na wodę. Że być może to jest tylko po to, żeby polscy patrioci wystąpili w charakterze żyrantów. Żyrantów cudzej obecności militarnej na terytorium Rzeczypospolitej i żeby wystąpili w charakterze żyrantów, patrioci, obóz patriotyczny, żyrantów roszczeń żydowskich wobec narodu i państwa polskiego. I nie wiem, który z tych wariantów jest gorszy na nadchodzące lato. Wszystko to dzieje się w kontekście zmasowanej operacji zarządzania waszą percepcją, to znaczy wojny dezinformacyjnej, która ma każdego, to jest taki aksjomat, prawda, na aktualnym etapie, każdy, kto bez entuzjazmu odnosi się do obecności wojsk anglosaskich, niemieckich, natowskich na terytorium Rzeczypospolitej, musi wam zostać przedstawiony jako ruski agent, prawda? W celu zdyscyplinowania publiki przeprowadzono już przecież pewne pokazowe akcje, to znaczy jawni lobbyści rosyjscy zostali poddani represji. Mówię jawni lobbyści. W gruncie rzeczy to jest akurat coś, czego należałoby sobie życzyć. Gdyby tak lobbying innych państw na terytorium Rzeczypospolitej był prowadzony tak otwarcie i z otwartą przyłbicą, no to mielibyśmy lepszą sytuację. Lato 39. Czy rozwinie się z tego scenariusz pełnospektaklowej wojny, czy też skończy się na dyplomatycznej operetce z pewnymi demonstracjami militarnymi, policyjnymi, wszystko zmierza do realizacji scenariusza kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym, przy czym ów żydowski zarząd powierniczy należy pojmować jako formułę utrzymania, gwarantowania amerykańskiego arbitrażu w Europie Środkowej przy jednoczesnym pełnym respektowaniu interesów rosyjskich i niemieckich na terytorium Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.